biotechnologicznych, oczywiście w dobrym powodzeniu. Jakub, Kuba. W zasadzie genialny innowator, genialny nas. Nie pierwszy raz to udowadnia, bo udowodni to w momencie. I udowodni to zaraz, to będziemy pokazywali jego osiągnięcia patentowe w pandemonie. No i naszym takim doradcą technicznym jeszcze jest profesor Kuźmicz. To nasza czwórka. I w zasadzie większość pracy była w obrębie tej czwórki zrobiona z partnerami, z pewną pomocą innych firm z Polski. Robię. No, dziękuję za miłe słowa. W ciągu 4 lat działania firma ma 11 przyznanych patentów amerykańskich i kilka w innych krajach. Głównie w Korei, bo się zabezpieczali. Koreańczycy mieli pecha i pracę bardzo podobną tego, co myśmy opatentowali, to publikowali 2 miesiące zgłoszeniem przez nas patentu. Polskiego nie ma? Słucham? Polskich patentów? Są. PCT. Nie wiem, czy... Nie, Polski nie, Unii Europejskiej. Czyli Oczywiście, mamy to PCT po prostu. zgłaszamy, tylko skuteczność biur czy urzędów patentowych w Europie jest niska. To znaczy, myśmy szczęśliwie się załapali na okres pandemii, w związku z tym najszybszy okres od zgłoszenia do przyznania patentu mieliśmy 6 miesięcy. Ludzie, którzy patentowali, to wiedzą, że to się w ogóle nie da tak zrobić, ale nie złożyło. Nikt nie zgłaszał, a myśmy robili. No dobrze. Ostatnie 2 patenty niedawno zostały przyznane jeszcze 3 tygodnie. No właśnie, to co my robimy? Może zacznijmy od tego, że wszyscy mnie czytali i widzieli w internecie takie przerażające wizje. Te komputery kwantowe zniszczą nam internet, będą łamały istniejące zabezpieczenie. I jak to ładnie w Nature napisano, niszczą, jeżeli na to pozwolimy. To znaczy, że nie pozwolimy. To znaczy, że trzeba robić lepsze metody szyfrowania. Tak. I taką podstawą znaną od dawna są dobre kwantowe generatory śluzowe, kwantowe, dlatego że bazujące na zjawiskach kwantowych. My dodajemy jeszcze literę. Na rynku istnieje mnóstwo firm, które twierdzą, że ich generator jest kwantowy, ale naprawdę nie są. I za chwilę o tym powiem, jakie one są. Ale łatwo sobie wyobrazić, że te generatory liczb losowych jako podstawa szyfrowania znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. W bankowości, handlu internetowym, wszystkich urządzeniach komunikujących, oczywiście nie zapominając o rządzie, armii, służbie zdrowia. Czyli chyba wspomniał, że nasza dzisiejsza prezentacja jest też w jakimś sensie biotechowa, ponieważ jak mi powiedział któryś z lekarzy ostatnio, ten wielki problem, HIPAA nakłada na lekarzy obowiązek zabezpieczania danych. I jest, no, nie, proszę Państwa, co jakiś czas się włamują hakerzy i miliony zestawów danych jest krewiony. No i skądinąd technologia blockchain, która jest bardzo popularna w bankowości, ale nie tylko, ona bazuje na liczbach losowych. Teraz tak. Można oczywiście liczby losowe generować gdzieś na jakimś centralnym serwerze. I jest dobrze, bo korzystający na dystans takich liczb nigdy nie wie, czy mu ktoś nie podsyła fałszywki. Kwestia, że tak powiem, uwiarygodnienia. Natomiast jeżeli generator jest w urządzeniu budowany, no to istnieje duża szansa, że będzie bardzo trudno.
Dobra. Czyli najbezpieczniejszym jest wtedy, kiedy generator jest wbudowany w ten sam chip, w którym się dokonuje wszystkiego. Telefonie komórkowym albo na tym. Czyli technologia musi być taka, żeby można było wyprodukować standardowymi metodami, jakimi się produkuje układy scalone. Wszystko to, co jest nietypowe, powoduje, że się nie da włożyć i trzeba zrobić osobny chip i już daje się szansę. Powiedziałem już, że istnieją rozwiązania. Jedno z nich się zamknęło. To była działalność Fermilab, nie mylić z Fermilabem. Przez lata nadawano, można było poprosić i serwer podawał dowolny ciąg śrotowych, no ale walkerowi się to znudziło i 1 stycznia były. Strony. Istnieją różne takie dziwne, na przykład wykorzystywanie szumu w atmosferze, chmury. Bardzo śmieszną jest, nie wiem, taka strona, gdzie wykorzystują całą ścianę tak zwanych lapa. W Ameryce był w latach 60. 70. i bloby pływają, płynie. Mają taką, no, całą ścianę, nie wiem, to tak. Kamera obserwuje i jeszcze, co tam się dzieje, to są to i. No ale to wszystko to są generatory, które wysyłają. Jest dużo firm, które robi szumy. Wszyscy Państwo, którzy macie komputery z procesorem Intel, być może nie wiecie, że tam jest zbudowany taki generator. No ale one mają ten feler, że jeżeli się na przykład chłodni, albo się go podgrzeje, albo się użyje pola magnetycznego, to można wpływać. No bo to jest układ scalony, który on naprawdę to nie jest układ kwantowy. Najbardziej znaną firmą, która optykę, jest firma Quantis szwajcarska. No ale nie, ona działa od 20 lat. Niestety się okazało, że mimo że wśród założycieli i sponsorów mają noblistę Ringera z Austrii, to niestety ich generatory w czasie się psują. Jakiś angielski ekspert, który zresztą testował nasz generator, kupił sobie takich parę i się okazało, że on po kilku latach przed. Prawdopodobnie układy się starzeją. Nie wiadomo dokładnie, jak to jest. W każdym razie to nie jest dobry pomysł. No i w związku z tym myśmy zastanawiali się, w jaki sposób moglibyśmy być konkurencyjni. No, metoda mitu, że ja też zrobię układ szumiący i będzie coś innego szumiało, mało skuteczne. Coś, co jest bardzo nietypowe, to znaczy rozpad beta jest czymś, co się dzieje w jądrze atomowym, czyli w praktyce tym jądrem nic nie oddziaływuje. Jakimiś absurdalnie silnymi polami magnetycznymi i bardzo niskimi temperaturami, które żadne urządzenie i tak nie będzie działało w takich warunkach, to rozpad beta jest absolutnie rozłożony. I to zarówno w czasie, to znaczy, że okresy czasu pomiędzy kolejnymi rozpadami próbki, milion takich jąder, milion twórczy, jak i kierunek, w którym te elektrony są emitowane. Promieniowanie beta są po prostu elektrony, więc przy niewielkich energiach, jakie są, będę o tym za chwilę mówił, no to one są łatwe do detekcji, bo to zwykła dioda. Światło wykrywała, nie też wykrywała tego typu elektron. No i trzeba to jeszcze raz podkreślić, że żadne z typowych parametrów fizycznych, którymi możemy oddziaływać na taki układ, znaczy przyspieszenie, temperatura, ciśnienie, pole magnetyczne, tak naprawdę nie oddziałują na te jądra.
czyli ten zestaw, który generuje entropię jądra, praktycznie na niej nie ma żadnego wpływu, działają jak się urządzenie. Może to nawet będzie sobie chodziło przez wiele, wiele. Myśmy opatentowali na dwóch rodzajach materiałów promieniotwórczych. Dzisiaj będę mówił o niklu 63. Tryb ma pewien drobny problem, mianowicie jest to materiał używany w bombach. Jest to w związku z tym materiał silnie reglamentowany. Aczkolwiek na pewno widzieli Państwo takie małe rureczki świecące, które właśnie zawierają tryb, iluminofor, który świeci pod wpływem nitra. Także to jest absolutnie bezpieczne. Nikel 63 się bardzo łatwo uzyskuje. Wiecie, się wkłada put standardowego niklu 62 do reaktora na parę lat grubsza, ponieważ neutrony przelatują przez taki materiał, ten put może być duży i jest prawdopodobieństwo transmutacji do niklu 63 i mniej więcej po 2 latach kawałek mimo dziesiątkach kilogramów następuje wysycenie. To znaczy wszystkie atomy zostają przetworzone. I tego typu materiał jest używany powszechnie do kalibracji chromatografii wodowej. Jestem przepraszam. Folia stalowa z nałożoną cieniutką warstwą tego niklu, gdzie elektrony i można tym. Łatwo dostępny materiał, w sumie bardzo tani. Powiedziałem, że jest to czysty rozpad beta. No, widać, że jest antyneutrino, ale teraz antyneutrino to jest taka śmieszna cząstka, którą wiemy, że istnieje, ponieważ jest do zachowania pędu, a ona w praktyce niczym nie oddziaływa. Nie ma jak zmierzyć. W związku z tym można zapomnieć, że maksymalna energia jest około 67 keV. To nie jest duża energia, bo w powietrzu zasięg takich elektronów mniej więcej 3 tale. Jeżeli takie źródło otrzymamy w odległości więcej niż 3 tale, czy 7,5 cm od oka, to już żadne elektrony nie dojdą. Nawet gdyby doszły, to zasięg w wodzie jest około 78 mikronów, czyli ta powierzchnia wody, którą mamy na oku, będzie już chroniła. Jeżeli chodzi o tkanki, to warstwa, jak się technicznie nazywa, dermy, która jest martwa, bez zabezpieczeń. Miedzi to w ogóle 14 mikronów, czyli cienka folia miedziana, izolowania. Nie chcę nudzić Państwa jakimiś strasznymi jednostkami, milisywertami, bo to nikt nie wie, co to jest. Powiedzmy tak, jeżeli by ktoś takie źródło, my używamy, zjadł, pogryzł, trawił, to by dawkę otrzymał zaabsorbowaną około 75 milisywertów. Dla porównania, naturalne tło w Ameryce to jest 3 milisywertów. 4 razy więcej na rok. Wszyscy taką dawkę dostajemy, dlatego że żyjemy, jak ktoś lata samolotem do Polski, to dostaje większą. Jest wyższa. Dawka dopuszczalna jest 0,5 siwerta. I widać, że w ogóle do tego, co można się naświetlić, to zjadanie takiego układu. Czyli nie ma żadnego ryzyka. Mówię o to chodzi. Ja nie sądzę, żeby ktoś chciał jeść tę upłatę. Wiadomo, nigdy nie wiadomo. Budował, czy się o tym mówił, z pomocą Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, to jest dawne ITE, jeżeli ktoś z Państwa współpracował, Instytut Fizyki PAN na lotniku, dzielił budynki z ITE, Instytut Technologii Elektronowej. Oni teraz są częścią tak zwanej sieci Łukasiewicz, taki odpowiednik Instytutu Maxa Plancka. No i oni dla nas budowali, tu jest dioda, przykryta miedzią, jego bezpieczeństwa. To długo, to pudełko, nie przyniosłem dzisiaj, ale to
metalowe pudełko z wyjściem USB. No i piękne tego rozwiązania jest to, że bardzo łatwo jest sprawdzić, czy one jest osobne. Wystarczy zmierzyć czasy pomiędzy kolejnymi rozpadami. I zgodnie z teorią powinien być rozkład Poissona, rozkład, to widać, że to jest Poisson. Faktycznie jest to trochę trudniejsze, bo trzeba stosować test nieparametryczny. Pomogorow Smirnow, no, widać, że bardzo dobrze. Dokładnie to jest kumulatywa. Nie widzi, bo test Pomogorowa Smirnowa robi się na kumulatywie, nie na puszczach. No i ta pudełeczko można sobie podłączyć. I ono, kiedy się je podłączy, dostaje. Oczywiście jądra wpadają cały czas. Generować impuls, jak mu się da prąd do tych układu elektronicznego. Pali milion, 2 miliony gigabit losowy bezpiecza. Te nasze próbowkąty miały mniej więcej wydajność 15 kilobitów na sekundę. No, takieśmy zrobili. Mamy już rozwiązanie w tej chwili testowane, gdzie jest tylko ręką 40 megabitów. A myślimy, że to zbudujemy taki, który miał gigabit. Od czego to zależy? No, od liczby detektorów. Bo detektor, my specjalnieśmy tłumili to źródło, bo oczywiście źródło emituje więcej elektronów. Tylko, że detektor ma tak zwany czas martwy. Znaczy, po tym jak uderzy w niego elektron, to przez jakiś czas on jest nieaktywny. Nie jest w stanie następnego. Jeżeli masz taką jedną diodę, no to ona ma ten czas martwy i nic nie wykryje. W tym należy sztucznie ograniczyć liczbę elektronów, które do diody docierają. Inaczej w folii aluminiowej robi się szpilką taką dziurkę, co ledwie ją widać. Tak mała ilość, no 15 tysięcy na sekundę. Tam jest emitowane pewnie koło miliona i powierzchni 2 na 2 milimetry. Oczywistym rozwiązaniem jest zamiast jednej diody użyć milion, czyli matryca fotograficzna. Mamy opatentowane, że się na źródło nakłada luminofor i następuje konwersja cykła luminescencja, czyli elektroluminescencja. Elektrony są losowo emitowane i na matrycy są rejestrowane. Pokażę, jak to wygląda na koniec. No właśnie, matryca wielu. Tu jest ciekawo. Widzę o bejdyku, który wszyscy Państwo mają w Excelu. Jest taka funkcja RAM. No to pewnie Krzysztof mi powiedział, skąd się wzięła nazwa. Demon to jest. Demon, czyli proces Unixowy. Nazywa się demonami, a RAM funkcja. Stąd jest nazwa firmy. I funkcja osoba w Visual Basic, jak się okazuje, ma tylko około 20 milionów różnych liczb. Ok. Mi się powtarza. Nigdy zaczęliśmy symulować tyce 16 na 16. Jak to wygląda? No to się okazuje, że jeżeli źródło jest wielkości tej matrycy, to oczywiście na brzegach jest mniej elektronów. I w związku z tym ta matryca nie jest równomiernie oświetlona w tym miejscu. No ale chcieliśmy mieć ten rozkład w miarę gładki. I kiedyśmy zaczęli puszczać, to się okazało, że milion, dwa, miliard, a tu ciągle on jest bardzo szumiący. I był ten generator. Można, są generatory znacznie lepsze. Algorytmiczny z Wichmana Filmana wydaje ponad prawie 10 do 13. No i to już nam wystarczyło. Do tej generacji około miliard, 8 miliardów. Tą symulację robiliśmy po to, żeby zobaczyć,
jak różne kształty tego źródła mogą zapobiec. Robimy źródło półkoliste i one na matrycy siedzi, no to mamy idealnie gładki świetlenie. Jeżeli podniesiemy to, to się płaskie, no to robi się właśnie bardzo źle. Oczywiście najprostsze rozwiązanie jest źródło znacznie większe. No, ale są też inne pomysły. Są ta duża liczba patentów. One jakby są zaletne, ale niezaletne. Można zrobić matrycę z różną średnicą. Na zewnątrz będą miały to. I można, takiej symulacji można powiedzieć. Jeszcze inny pomysł jest taki, że jeżeli mamy symetryczną matrycę, to punkty tutaj oznaczone na niebiesko na przykład, one wszystkie otrzymują te same dane. Czyli przy pomocy software'u można czytać no takimi grupami. To oczywiście wymaga mocy obliczeniowej. Pozwala uciec od tego nieszczęśliwego przypadku no nierównego oświetlenia. Tutaj pokazane właśnie, gdzie na źródło niklowe nałożony jest luminator. Widzimy. Bo oczywiście są matryce takie, które mogą wykrywać elektrony, ale one są bardzo drogie. Natomiast w najprostszym wypadku myśmy po prostu kupili kamerę przemysłową, takie jak Państwo mają w aparatach publicznych i na nią się świeci. No dobrze, to teraz mówię trochę o kryptografii. Wszyscy na pewno Państwo znają taki skrót jak RSA i AES. To jest bardzo znany protokół bazujący na tym, że liczby łatwo się mnoży, ale trudno znajduje się pod dzielniki. Z kolei AES to jest taka metoda, gdzie wielokrotnie haszuje, czyli przetwarza dany komunikat i dzięki temu można uzyskać właśnie dużą entropię w kilkudziesięciu przekazach. No podstawową kwestią, którą ludzie zarzucają AES-owi, jest to, że to rząd amerykański mrawieniem, czyli NSA, zaleca, że prawdopodobnie istnieje tak zwany backdoor, znaczy, że rząd potrafi czytać. Nikt oczywiście tego oficjalnie nie powiedział, ale no, szepcze się na ten temat. Coraz głośniej właśnie. Dlatego też ludzie teraz używają coraz dłuższych kluczy. To jest wygodne, bo te obliczenia są trochę bardziej skomplikowane. Hakerzy wiedząc o tym, że komputery kwantowe już łamią, jest algorytm Shora do łamania RSA, a prawdopodobnie, ponieważ tam jest jakaś AES jest funkcja, prędzej czy później ktoś znajdzie funkcję odwrotną. No i będzie łamał przy komputera. I dlatego wielu dokładnie tak, trzymamy sobie w zapasiku, bo za 10 lat będziemy mogli, są wiadomości, które mają wartość nawet po 10 lat. Oczywiście transakcja handlowa, kiedy kupuję to dzisiaj na eBayu, no to nikogo 10 lat nie będzie obchodziło. Tak jak powiedziałem, te algorytmy numeryczne wymagają dużej mocy obliczeniowej, duże, długie klucze dodatkowo to jeszcze komplikują. No a żyjemy naprawdę w świecie urządzeń Internet of Things. I wszystkie urządzenia, kluczyki samochodowe, zegarek, no, zamek do drzwi, wszystkie one komunikują się. I chciałoby się, żeby one robiły to w sposób bezpieczny. No więc, a jest to gorzej. AES, powszechnie używanym i zalecanym, jest tak zwanym szyfrem blokowym. I bierzemy bloki komunikatu i na nich robimy te operacje. Ja daję do szyfrowania na przykład wideo. Gdybyśmy chcieli dzisiejszy wykład transmitować w postaci szyfrowanej, to trzeba używać tak zwanego szyfru strumieniowego i one są dużo gorsze. No bo to wymaga dużo też mocy obliczeniowej w czasie. Nie chcę.
Nie ten guzik. Który guzik? To by wszystko. Coś. O, dobrze. Więc myśmy wymyślili coś, co się nazywa kryptografią steganograficzną. Bo steganografia pochodzi od greckiego stegano, znaczy ukryty, zakryty. To jest bardzo podobne do słowa krypto. Krypto znaczy ukryty sekret. Ale tym stegano to jest tak, jeżeli ukryjemy na przykład bitów obrazu. Steganograficzne użycie. Niektóre bity wstawimy, to ten obrazek będzie dalej wyglądał jak obrazek, ale ci, którzy wiedzą, to znajdą te bity. No i myślimy, nam przyszło do głowy, że mamy taki losowy ciąg liczb, bitów losowych. Wszystkie komunikaty, jakimi się dzisiaj pracuje, to są też bity. I te bity, jeżeli wsadzimy gdzieś tam losowo do tego losowego ciągu, to wcale nie będzie wiadomo. One się niczym nie różnią. Bit jest bit. Nie ma koloru, nie widać, że on jest nasz. No i a kluczem to jest po prostu, mówiąc sposób poglądowy, zaraz to pokażę, co ile bitów wkładamy te nasze bity komunikat. Więc metoda jest bardzo prosta. Prosty klucz może mieć 50 możliwości permutacji. Faktycznie to jest liczba absurdalna, a mówimy o kluczu typu 256 bitów. Nie ma żadnych, wiadomo, atakujący może znać metodę. Myśmy opublikowali. Z algorytm jest znany, ale nic nie mówi, bo tu nie ma żadnej funkcji ukrytej. Jest bardzo prosta metoda, no bo jest to ileś bitów, to jest najprostsze, to może być licznik i tyle. No i tam odkręcam, mogą być 4, to też by 6. Nie, one tkaczą 2, 3, 1, pokażę darowny przykład. Początkowo zaoferowałem 1000 dolarów, ich podnieśli do 5000. Jeżeli ktoś z Państwa chce wziąć wyzwanie, na naszej stronie jest taki plik binarny z zakodowanym komunikatem. Chcę pobrać. 5000 czeka. Może z czasem podniesiemy. Krzysiek już tu mówił o milionie, ale. Dobrze. Że mamy taki ciąg bitów, numerujemy je liczbami naturalnymi. Mamy nasz komunikat, ja to wybrałem bardzo prosto. 10 bitów. Mam zauważenie, że to jest milion bitów. I co robimy? Wybrałem bardzo prymitywny klucz, który używamy cyklicznie. Znaczy, jak zużyjemy wszystkie cztery liczby, no i to widać. Pierwsza jest 1, czyli wsadzamy tu, potem 3, raz, dwa, 3, tu wsadzamy bit komunikatu i tak. Celowo pogrubiłem, żeby Państwo widzieli, ale tak naprawdę one, te bity się niczym nie różnią. I oczywiście atakujący musi próbować wszystkie klucze. No więc tutaj tak prosty przykład. Ktoś sobie wymyślił, że klucz jest 2121 i otrzymuje absolutnie inny odczytany komunikat, ponieważ nie wiadomo, czego oczekiwać od cyfru, no to nie wie, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to. I tutaj będę o tym później mówił. Jeden z wariantów naszego szyfru. Krzysiek wymyślił genialną nazwę R-PAR. R dlatego AI resistant, czyli odporny na sztuczną inteligencję. Bo sztuczna inteligencja to nic nie może pomóc, ponieważ nie może znaleźć wzorku odwrotnego. Może próbować testować wszystkie możliwe klucze. Jeżeli użyjemy klucza 1024 bity,
No to ta liczba kombinacji jest absurdalna. Typu więcej niż atomów we wszechświecie. Nie ma takiego komputera, który można w ogóle w rozsądnym czasie przetestować. W czasie rozsądnym, znaczy w krótszym niż czas życia wszechświata. 13 miliardów. No dobrze. Prawdopodobnie miałem jakieś przeczucie za młodu, a tutaj się też wspominał spektrum. Są zdjęcia z ekranu do spektrum. W 83 nie miałem innego komputera. Życzyłem od kolegi spektrum. I pisma programistów, amatorów, po prostu różnego rodzaju generatorów. Przetestowałem metodą taką, że się określa, czy każdy piksel ekranu, czy każdy kwadracik, te trzy kolejne liczby losowe. No i widać, że są takie generatory, fatalne. Pasy, to widać, że nie ma żadnej losowości. Niektóre są trochę lepsze. Całkiem dobre. I oczywiście istnieją metody statystyczne, ale żeby metoda statystyczna była dobra, trzeba tych bitów wygenerować bardzo dużo. A grafika? No, kim widać? I zaraz to Państwu pokażę. A mianowicie, tu mamy obrazek 15 kilobitów naszego urządzenia. No, obrazek jest taki, no co? To jest przykład pliku teksta, pliku tekstowego naszego. Słabo jest to. Coś tam się w nim dzieje. Jeżeli robimy w tym ciągu są jakieś paski, ale nie jest taki losowy. Natomiast jeżeli założymy parm na pliku tekstowym, niczym nie różni. Oczywiście my puszczamy tą baterię testu. Nic. Jeszcze metoda kontroli. W wczesnej wersji konkursu, kiedy jeszcze oferowałem $1000, był znacznie krótszy tekst. No i widać, że on był mało losowy. Tutaj jest lepiej, bo jest dłuższy, artykuł dłuższy. To było krótkie dwa akapity. No ale jak się go przepuści przez parna, to się robi losowo. Oprócz nagłówku. Widać, że tutaj coś. Ja może powiem, w jaki sposób takie obrazki się uzyskuje. Jeżeli ma się dowolny plik, to można go otworzyć w programie graficznym jako, zakładając, że to jest obrazek graficzny. Interpretuje kolejne bajty jako reprezentację pikseli. No i to wtedy niestety tam jest jakiś nagłówek i to się robi, ten kawałek jest los. Można jeszcze zrobić bardziej wyrafinowane, mianowicie w programach pisanych jest coś takiego jak stopień jasności. I widać, że nasz oryginalny generator 13 kilobitów, one nie były całkiem płatne. Czy działo? Ja myślę, że to jest kwestia konwersji na to. Normalnie powinno to być plik tekst artykułu. No widać, że jest absolutnie w paru miejscach. Po zrobieniu PDF-a się robisz prawie. Ja nie dokładnie. Natomiast w przypadku załadowania tego bagnu się robi płaskie, ale z takimi, no to są artefakty i obrazy. Ta metoda, ona jest bardzo szybka i powiedzmy, jest to metoda jakościowa, nie ilościowa, ale gołym okiem widać, czy to, cośmy uzyskali, jest losowe, czy nie. No, nagraliśmy taki prosty filmik pokazujący, jak ten AirBarn działa. 2 minuty, myślę, że Państwo mi wybaczą. Podłączamy urządzenie do komputera, otwieramy program szyfrujący, wybieramy plik tekstowy,
standardowo. Wybieramy w wypadku z pliku, już gdzie wygenerowaliśmy liczby losowe, długość klucza 70 liczb, 1 na 7, zaszyfrowało i robi się no, taki plik, który tekstowy, który jest kaszany. Nic nie widać. To jest klucz, który pytał. O, tu jest klucz. Jest ileś, 140 czy ileś tam tych liczb między 1 a 7, to jest klucz tego neoktanu. No i można w drugą stronę, używając, mając klucz, można odczytać i widać, że ten plik, który nieodczytywalny, się bardzo łatwo odczytuje. Mogą Państwo zapytać, w jaki sposób przekazać klucz? Zawsze rząd ma swoje metody, wyśle kuriera z taką walizką przypiętą łańcuszkiem do ręki albo żołnierza z gwerem, który będzie roznosił klucz. Na przykład w tak zwanej gorącej linii między Waszyngtonem a Moskwą oni wysyłali po prostu CD. Kurier specjalny jechał i był CD, jednorazowe klucze były. W naszym wypadku to jest bardzo proste. Jeżeli siedzimy sobie obok siebie, to wystarczy zrobić tak zwany drop tego klucza i już. I możemy go dalej używać. I nie musi to być klucz jednorazowy, ponieważ jest bardzo trudno go odgryźć. A przez internet jakby to przesyłał. No to, ale może ruch może podsłuchać. Ruch nie śpi. Metoda bezpieczeństwa sieci mówi się, że klucz powinien być w najlepszym wypadku wysyłany innym kanałem niż tym, którym wysyłasz czyp. Powiedzmy, jeżeli wysyłasz internetem, na przykład dane swoich badań, swoich klientów, które powinny być tajne, to mogę sobie wyobrazić, że mógłbyś na przykład wysłać telefonem komórkowym jako tekst. 1000 bitów, to jest maleńki pliczek, wysłać. No i to byłoby bezpieczne, jeżeli nie masz kontaktu. Najbezpieczniejsze jest, wymieniamy przy piwie. Dzisiaj możemy sobie wymienić. Przy piwie możemy wymienić klucze i to jest metoda najbezpieczniejsza. Wiemy, że tylko my dwaj mamy do klucza dostęp. Nikt inny go nie potrzebuje. To jest przypadek. I właśnie jest to ciepłe wyniki z matrycy. Widać, że to nie było do końca dobrze optymalizowane, bo przesunięty w jedną stronę, ale widać, że ma jasności są 8-bitowe. No i ten filmik wygląda tak. Tak matryca szumi. Obrazki losowe, gołym okiem widać. Parę punktów, jak się przypatrzy, są cały czas czarne. To dlatego, że właśnie było wysycenie, że nie zoptymalizowaliśmy. Wracając czas naświetlania, można przesunąć się o to, żeby on się mieścił w tym obszarze, w którym nie ma wysycenia. No bo kamera pracuje zwykle w takim trybie, że zlicza od 0 do 255. Stąd tak, liczba 255, prawda? To jest 8 bitów. No tak, 2 do 8 jest 256. Nie. Zawsze mam z tym kłopot. 2 do 10 jest 1024. W związku z tym kamerze można bardzo łatwo przesunąć ten rozkład, kręcając nieco ekspozycję. No i to jest dowód, że takie urządzenie według naszych szacunków bardzo prymitywne, prototyp, no, wręcz nawet wcześniej niż prototyp, 40 megabitów na sekundę. No to jest, muszę powiedzieć, imponująca liczba. Jeżeli weźmiemy szczególnie pod uwagę, że na przykład transmisja obrazu, subskrybują do Netflixa i tam jest 4K, teraz taka moda, nikt nie wie, co to 4K, to po prostu znaczy 4000 linii na ekranie. Tych linii, które tutaj są. 4000, umowna
wysokiej jakości. Otóż tego typu transmisja wymaga około 20 megabajtów na sekundę. To znaczy, że taki generator, który generuje więcej, będzie można w niego wkładać w czasie realnym te bity, czytywać. Aha, to miałem tym powiedzieć. Olbrzymią zaletą Barna jest to, że do odszyfrowywania już nie potrzeba generatora. Trzeba mieć klucz i ten algorytmik, jak skaczemy bez klucza. Tak? Czyli, że państwa telewizorek, czy Netflix będzie wysyłał obraz zaszyfrowany, to będzie prosty programik, który będzie deszyfrował i na przykład dla tego typu dodawcy, to on dostarczy każdemu klientowi klucz. Różny. Z tym ludzie nie będą mogli sobie wymieniać. Będzie klucz może być podany przez sposób taki, że nawet użytkownik go nie widzi, nie ma możliwości kopiować. Jak bardzo można to zminiaturyzować? No, można tak, że na jednej diodzie do telefonu komórkowego to dioda ma, standardowa ma mniej więcej 200 mikronów na 200 mikronów. Czyli na normalnym chipie, pewnie Sławek więcej wie, bo on jest elektronik, typowe te 2 na 2 mm. To dołożenie takiego małego kawałka jest banan. Natomiast chodzi o matrycę, ale to już na serwerze. Gigabit na sekundę. Takich matryc typowych, nie wiem, 2-megapikselowych, to się na karcie PCI albo w małym pudełeczku zmieści. Jest, to nie jest właśnie zaletą tego, jest to, że to można otworzyć miniaturę. No i może jeszcze Krzysztof powie o naszych celach. Firmy zakłada po to. Znaczy tak jest ogólna idea. Chciałbym, żeby coś firma się na. Myśmy w sumie na to wszystko. Zaczęliśmy ogólnie finansowanie $1 milion. Czyli to wszystko zostało zrobione patentami, że wydali 1 milion, czyli jesteśmy też efektywni firmy. Ale wiem tak, co teraz. W tej chwili poszukujemy dolar. Robimy to w dwie sposoby. Jeden to jest grant, który pod tym względem Unia Europejska jest bardzo unikalna i pozytywna. Na cały szereg bardzo dobrych projektów z takimi grantami, się nazywa Accelerator, tutaj tak. Myśmy się zgłosili na do takiego właśnie akceleratora. No i przeszliśmy do drugiej rundy, a do drugiej rundy przychodzi tylko 20% od zgłaszających się. W tej chwili już mamy, przeszliśmy najtrudniejszy, a czyli trudny etap. Jesteśmy w drugiej rundzie, no i teraz musimy do października napisać grant. Mam nadzieję, że dostaniemy finansowanie grantowe z możliwością dalszego finansowania do 15 milionów dolarów. No, finansowania tak to inwestycji. Ciekawszą metodą, my na razie nie myślimy, żebyśmy budowali manufakturę, jak to się ładnie mówi, i produkowali i chipy, i PCI cards i wszystkie urządzenia i je sprzedawamy. To nie to, że nam bieg przeszkadza, ale może czas, mało czasu. Także szukamy partnerów. Ponieważ to są, mamy kontakty z bardzo poważnymi instytucjami. Tylko jeszcze raz powtórzę, że to, co robimy, ma zastosowanie od obronności i militariów. Więc może wojsko się opiera na kryptografii. Po bankowość, video on demand, healthcare, uniwersytety. Problem jest taki, że żaden z tych instytutów sam nie zrobił produktu. Musimy iść do kogoś, którego przekonamy, że ma robić to i potem prowadzić sam markę. Jesteśmy w trakcie negocjacji początkowych. To nie jest, to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, bo tak się zmienił świat, że
Bardzo trudno jest dojść do kogokolwiek w dużych firmach, który ma jakiekolwiek możliwości decyzyjne. Oni się bardzo ładnie otaczają murem niedostępności. Także nawet pracownicy w dużych firmach na dość zaawansowanych stanowiskach dokładnie nie wiedzą, jak dojść do takiego człowieka, który może oprócz się znają CEO. Także jest to dość trudny proces, no ale przechodzimy przez to. Nie szukamy więcej bezpośredniej inwestycji, czy equity investment, tak zwanego, dlatego że muszę przyznać, że w tej chwili sprawa zupełnie zwariowana. Ja współpracowałem, czyli pracowałem i zbierałem pieniądze od VCs od końca lat 80. I tam są różne rozwoje, a czy różne etapy, ja nie chcę podchodzić. W tej chwili jest coś zupełnie niezrozumiałego. Na przykład ostatnio widziałem ogłoszenie, że powstały dwa startupy. Każdy z nich ma wycenę między 3 a 4 miliardy dolarów. Zbierają 650 milionów seed money. Zajmujące się czym? Artificial intelligence. Jeżeli się dowiecie nas tych startupów i oni by poszli public, polecam zrobić short. Stucie dzik, bo oni nie są w stanie tak naprawdę odnieść sukcesu według mnie, tak jak dotcomy w 2010, w pierwszej dekadzie 2000 roku spowodowało olbrzymi krach na rynku inwestycji. Czyli szukamy współpracowników. My wiemy, że możemy zrobić prototypy, które są, to nie są próby końca. Prototyp to jest coś, co jest w zasadzie gotowe do produkcji na dużą skalę. Jeśli chodzi o chip-based, czyli mikroprocesory, jest to troszeczkę dłużej będzie trwało, nie dlatego, że jest to bardziej skomplikowane, tylko że kolejki do robienia prototypów i tak dalej są czasami 6, 7, 8, 9 miesięcy czekania. Natomiast USB urządzenia, które bazują, są nieco większe, które można podłączyć do telefonu, czy takie mała skrzynka, to możemy mieć w ciągu 8 miesięcy. Czyli naszym głównym celem w tej chwili jest szukanie współpracy, prowadzimy rozmowy. Jest to trudne, zajmuje czasu, kosztuje nerwy, ale poda się filmy. Ale z tego szkopie się nic nie muszą. A my, no, musi te, no może muszą, bo chcą. Muszą. Wspieram. No i teraz to w zasadzie po ostatnim slajdzie z tego. Także bardzo dziękujemy za uwagę. To fantastyczny wykład Kuby i no forum na pytania był cały czas otwarte. Chcę jeszcze coś pytać, to zapraszam. Czy można to wykorzystywać, żeby się chronić przed rządem, na przykład kanadyjskim? Absolutnie tak. Dlatego prosiłem, żeby założył sobie farmę na komputerze. No teraz rozumiem. Jeżeli mówimy o rządach, to muszę przyznać, że na tym najtrudniej dostać się do National Security Agency. Ich bombardujemy już od dłuższego czasu i oni są głusi, dlatego że oni bronią swojego AES. To jest program, na którym pracują przez 40 lat. Są dziesiątki, jeśli nie setki ludzi w NSA, którzy zrobili kariery, zjadli zęby swoje i sztuczne, na usprawnianiu czegoś, co jest praktycznie nieużyteczne w dzisiejszych czasach. No ale takie jest życie. No, polityka wszędzie. To jest tak. Ja założę tą aplikację, zdecydowanie. To jest? Że założę tą aplikację. Zainstaluję. Ale mówię, że ich taktyka ma ogromny sens, jeżeli oni mają klucz do tego. Znaczy, tak, no, czyli że tak, wiedzą tak, jak, że odwróćcie uwagę, że bardzo ciekawe, że AIR i NSA i my polecają pewną klasę funkcji eliptycznej, które powinny być używane. Jest podejrzenie, że dlatego nie polecają, że wiedzą, jak łamać. I no, to trudno jest z czymś takim walczyć.
Natomiast to ich taktyka nie jest dobra, bo tak jak został AIS, został praktycznie na spotkanie czterech naukowców, przyszło dwóch złotych panów. Powiedział nam, teraz oddajcie zabawki i my to przyjmiemy. Dzisiaj to jest niemożliwe, bo jest, mamy publikację, mamy patent, jest to opublikowane, oni nie mogą nam zamknąć nas mogą. Czy mogą? W Stanach mniej więcej nieco ponad 100 patentów jest zawłaszczane przez rząd. Czy jest powodowane, że one nie są publiczne. Ale nasze są wszystkie publiczne. Ale nasze już, ale myśmy już opublikowali, ale zresztą to nic nie zmieni. Tam nie ma żadnej wiedzy tajemnej, wszystko jest oczywiste. Tak. Może mam takie trochę złośliwe pytanie. Czy ten system ma jakieś wady, o których... Nie ma systemu B. Ma wadę taką, żeby był bardzo bezpieczny, to trzeba używać. Bo ta apka, którą ściągnąć, ona, jeżeli nie ma się tych pudełeczek, a używa generatora algorytmicznego. I ktoś dysponujący dobrym superkomputerem, to on potrafi rozpoznać, jaka to jest sekwencja, szczególnie jeżeli wie, co jest używane tego typu. Dlatego pokazałem, że niektóre z tych generatorów pseudolotowych są bardzo złe. Są tylko troszkę wody. W Excelu ma 7 milionów okien. Jest bardzo źle. To ma takie. I dlatego to jest słabo, że musi się używać prawdziwego generatora niż wspólne. My mamy to. My oferujemy to. I jak już będzie ostateczna wersja z naszym generatorem, to nam się wydaje, że nie ma. Chociaż na pewno gdzieś jest, bo no, jak coś zrobił, to inny to niszczy. To nie jest pewne sytuacja. Logicznie jest 100%owa. Ja mam takie pytanie. Czy jeżeli można domyślić się, że informacja będzie dotyczyła czegoś, powiedzmy jest jakieś wydarzenie i wiąże się, dajmy na to, z jakimś miejscem geograficznym, że coś na przykład w Waszyngtonie i podejrzewa się, że wiadomość zawiera to słowo Waszyngton. Czy to pomoże złamać szyfr? Od razu odpowiem. Myśmy konsultowali z ekspertem od szyfru. Oczywiście my jesteśmy amatorami. Znamy się na fizyce i chemii, na elektronice, a nie na kryptografii, to traktowane. Otóż, a w kryptografii mówi się, że jeżeli można szyfrem puścić znany tekst, czyli na przykład odpowiadamy to słowo, czyli dłuższy tekst. Tak. I jeżeli klucz jest wielokrotnego użytku, to po bardzo wielu takich puszczeniach, przez analizę obrazka, można znaleźć ten klucz. Czyli związanie praktyczne jest takie, że oprócz klucza wielorazowego używać na przykład PIN. I kiedy Mateusz chce mi wysłać jakieś pornoski nagrane klientami, to oprócz tego, że mamy uzgodniony klucz, to może do mnie zadzwonić i powiedzieć, że Kuba, dzisiaj PIN jest 7238. I ten PIN jest prosty sposób, jak można go włączyć. Wtedy wysyłanie tego samego pornoska wielokrotnie nie zmieni. Bo on za każdym razem szef będzie wyglądał inaczej. Jeżeli będziecie mieli te matryce zrobione z elementów, tak? Co stałoby się, gdyby jeden z tych elementów zgasł? A, bo ja nie powiedziałem, w jaki sposób się odczytuje, prawda? W przypadku jednego detektora, w jaki sposób się między innymi Koreańczycy na tym padli, że oni zrobili bardzo skomplikowany układ, który mierzył te czasy pomiędzy impulsami. Tymczasem ten pan odformulował. Padł na bardzo prosty pomysł, ale nie przypiwie, że zamiast mierzyć czas
i porównywać się na przykład do mediany, prawda? I robi się problem, co będzie, jeżeli dioda źle działa. Porównujemy tylko długości impulsów pomiędzy dwiema parami. Jeżeli ta para jest krótsza niż ta, zero. Jeżeli jest odwrotnie, to mamy jeden. I to jest tak zwany czasowy model. W przypadku modelu przestrzennego po prostu porównuje się jasność pikseli leżących obok siebie. Jeżeli któryś piksel jest tak, no to będzie widać, że coś tam jest nie tak. Bity cały czas generuje te same bity. Ale czyli to można bardzo łatwo usunąć. Patrzenie, co się dzieje. Ja jeszcze nie powiedziałem o tym, że jednym z takich podstawowych testów, na jakie się zapuszcza, to jest patrzenie, jak wyglądają te sekwencje. Czyli jest taka sama liczba R1. I tego typu test od razu wykaże, znaczy, jakaś część tej matrycy generuje za dużo, wiadomo, jest bardzo duża liczba, bo jest cały czas włączony na maksymalnym poziomie, a tu się zmienia, czyli zawsze będzie generował jedynkę. Czyli będzie nadmiar jedynek. I to można oczywiście skorygować statystycznie, dosypując trochę. Powiedz jeszcze, Kuba, jaki jest ten czas układu połowicznego tylko? Nikel ma 98 lat. Czyli co roku takie źródło traci mniej więcej 0,7% radioaktywności. Czyli przez dziesięciolecie, kiedy można wyobrazić, że takie urządzenie będzie używane. Bo elektronika się zmienia mniej więcej szybciej nawet. Czyli tak, to stracimy może wydajność typu 7%. Takiego metody to nie ma znaczenia, bo ludzie umierają. No tak. Bo one, bo generować będzie w dalszym ciągu poprawnie, tylko będzie mniej generał. Kryt ma wyższą radioaktywność. Rozważamy ciągle używanie trytu, mimo tego, że on jest rejestrowany i rejestrowany. Ale ma tylko 12,5 roku. Czyli to graniczy, ile tam atomów ci się uda. Oni w tej metodzie tej nuclear conversion praktycznie wszystkie w danym cubie. Muszą mieć tam około milimetra. Czyli dostatecznie dużo. Jest jeszcze trzeci rodzaj materiałów, które podlegają, powszechnie znane, które podlegają systemu rozpadowi beta. No, wszystkim chemikom doskonale. 514. Tylko on ma bardzo niską radioaktywność, bo półokres jest prawie 5000 lat. A ponieważ ja tu nie powiedziałem, wspomniałem mimochodem, że ponieważ elektrony mają skończoną energię, w związku z tym to, co obserwujemy na zewnątrz od źródła, to jest tylko bardzo cienki i wartemki. Tyle, że najgłębszy wart elektrony dążą wyjść, te mają maksymalną energię. Nie ma sensu robienia grubszej pory. I w przypadku, powiedzmy, niklu, to ta wartość grubości jest około 15 mikronów. I to jest marnowanie materiału, bo notabene to się używa, takie cienkie warstwy, do takich baterii elektrowoltaicznych. Nie fotowoltaicznych, tylko dwa półprzewodniki, a między nimi folia i to generuje elektrony. Bardzo dobra bateria, działa. Nic nie trzeba z nią robić. Ona nie ma dużej mocy, ale do wielu urządzeń, gdzie trzeba wysłać w kosmos. Wysyłać jakieś plutony i nie wiadomo co, to i się straszne rzeczy mogą dać, jeżeli się statek rozbije. To taka bateryjka jest, taka firma na Florydzie, która robi takie baterie. Mają niewielkie napięcie, niewielką moc, praktycznie wiesz, 100 lat i dalej prąd będzie generował. No to zależy od powierzchni.
To są wystarczające do takiej niskoprądowej, niskiej mocy elektrycznej. W przypadku na przykład wojskowych urządzeń to jest bardzo kluczowe, no bo żołnierzowi trudno wymieniać bateryjki na polu walki. Oni też robią, czy się do szyjku przed. No bo tam jest problem z tą baterią. Trzeba naładować. Nie ładuje się 5 lat. No właśnie, a tutaj może być bateria, która ma znacznie dłuższy czas. A tak to było, padło pytanie o miniaturyzację. Tak to na przykładu powiem, że produkty naszej, no to jednej czy dwóch firm, które można by zakwalifikować jako nasza konkurencja, no najmniejszy jest wielkości takiego blade komputera. Czy włożenie tego na układ strony, czy coś innego, to w tej chwili inżynieryjnie jest to po prostu niemożliwe. A nasze na urządzenie randomonu można praktycznie włożyć na najgorsze. Razem z generatorem, wszystkim, co jest potrzebne. Także mamy pewną przewagę, tylko że no, w tej chwili ciąg o sukces olbrzymi, że to wszystko działa. A teraz znaleźć. Próbowaliście z Qualcomm tutaj? O, tak. Bardzo wcześnie. Między innymi dzięki Sławkowi, który nam wtedy jeszcze był, pracował w Qualcommie. Też emerytem. I teraz mam to więcej. teraz pracuję więcej. No i okazało się, że ci ludzie od M&A, oni rozważają. Na niskim poziomie i na tej motywacji, żeby czymś takim zainteresować. Według ich oceny szansa sukcesu była niewielka. Poprzednio już zbudowali te urządzenia. Natomiast jeżeli ktoś to poprze, nie wyjdzie, no to obójstwo w firmie. Dlatego się mówi o tym, że jedynym dojściem to jest czempion, czyli ktoś, kto ma moc decyzyjną. No ale powoli dochodzimy do takich ludzi z bardzo dużym trudem. Nawetśmy wynajęli firmę specjalną, która teraz wiemy, że ich główną umiejętnością to jest wynajdowanie e-maili ludzi, którzy niby mają takie pozycje. Natomiast fakt jest taki, że oni w ogóle nie czytają tego, co dostają od źródeł sobie nieznanych. Czyli myśmy w sumie skontaktowali się z dużą, oni się w naszym imieniu. Oprócz tego oni zrobili podstawowy błąd i to nie komunikują się z nami, bo głównie szukali właśnie specjalistów od M&A. A my jesteśmy za wcześnie na M&A. Gdybyśmy mieli prototypy gotowe, które oni mogą testować, sobie dostaną na miesiąc, przetestują, o, to nam się podoba. No to jest inna rozmowa. A jak my mówimy, że chcemy mieć 8 do miesięcy do roku, żeby zrobić odpowiednie prototypy, no to zainteresowanie jest trochę mniejsze. Ale wydaje mi się, że idziemy rozsądną drogą. Dostaniemy grant z Unii Europejskiej, to podejrzewam, że my zrobimy wszystkie prototypy, które chcemy i to w dużych ilościach. No i, a cały czas mamy szansę. Ja nie chcę, nie mogę powiedzieć nazwy firmy, ale na bardzo znanych firm sieciowych, bo może ja tego nie powiedziałem, jeden z podstawowych zastosowań w nowoczesnych sieciach jest, to są sieci kwantowe. To nie ma nic wspólnego z komputerami kwantowymi. I do inicjacji takiej sieci kwantowej jest potrzeba bardzo dużo liczb losowych. W związku z tym te firmy, które zajmują się budową urządzeń sieciowych, kilka dużych, no, usiłują zrobić coś takiego. Myśmy trafili do jednej z takich firm. Inżynierowie byli bardzo zainteresowani, ale się okazało dlatego, że oni przez 3 lata nie byli w stanie ich budować. Myśmy im pokazali, że mamy takie coś, to można w ogóle w postaci chipów budować w ich urządzeniach, widzieli w ich oczach śmierć zawodową. I rzeczywiście 3 tygodnie później przeczytaliśmy, że firma cały dział olbrzymi zwolniła. Także nie przez to, że rozmawiali z nami, tylko przez to, że coś zrobili. Nie chcę tutaj powiedzieć.
To jest jakiś sposób odzyskania informacji, jeśli ktoś został zgubiony? Nie ma. Nie. Ta liczba permutacji jest absurdalna. Bada wszystkich szyfrów. Dobrych szyfrów. Też to mogą skomplikować na wiele innych sposobów. Zabrać random pizzy gdziekolwiek przez inny klucz. Ma zaufanie. Jest jeden danger. Ktoś wymyślił nową fizykę. Wreszcie zrozumie, jak neutrina działa. I zrobił poprawkę do słabych oddziałów. Mów wam czytać. Nie bardzo. Nie bardzo, bo można by zrobić rzeczywiście na neutrinach taki generator. Jakie wykrywać? Tego powiedziałem. Nie. By ktoś umiał łapać neutrina efektownie. Nie ziemię używać do łapania. Kilogram. Kilogram gwiazdy. Mielibyście być. Masz rację, to powiem, że prędzej sprzedamy firmę i wydamy wszystkie pieniądze, niż to, żeby myśli to, co ty powiedziałeś. Ale nic się nie ma. Życzę ci powodzenia, ale tak snu, które mam, mi to spowiem nie zdejmie. Mam nadzieję, że tak. Super, dziękujemy bardzo. Zainteresowanych zapraszamy do Regions domowych. Dziękuję.